Erasmus Plus i Europraktyki to projekty, dzięki którym uczniowie mogą wyjeżdżać na zagraniczne staże. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku podsumowano trwające w ubiegłym roku szkolnym praktyki w Hiszpanii, we Włoszech i na Malcie. 40 naszych uczniów brało udział w praktykach zagranicznych na Malcie, we Włoszech i w Hiszpanii. Młodzież oceni plan praktyk, jak to wyglądało, jak się pracowało w poszczególnych firmach w branży logistycznej i w branży budowlanej, a także oceni program kulturowy w poszczególnych krajach. Czy ewentualnie są zadowoleni z tego, co jest, czy należy coś zmienić w kolejnej edycji. Program Erasmus Plus cieszy się w naszej szkole bardzo dużym powodzeniem. Młodzież ambitnie walczy o miejsca stażowe na praktykach zagranicznych. W tym roku szkolnym dochodzi nowe miejsce praktyk zagranicznych, staży. Miejsce w Portugalii, gdzie będą realizowane praktyki w obrębie budownictwa, logistyki i technika prac biurowych. W trakcie praktyk uczniowie nie tylko poznawali nowe miejsca stażowe, ale przede wszystkim sprawdzali, jak to jest poradzić sobie w obcym środowisku, z obcą kulturą, jak to jest współpracować z Włochami, z Maltańczykami i z Hiszpanami. Pomimo zmagania się z zawodowymi problemami, młodzież, która wyjechała, mogła również zwiedzać i poznawać kulturę obcych krajów. Mieli okazję, żeby zobaczyć Florencję, Wenecję, zobaczyć, jak wygląda stolica Malty, Valletta, zwiedzić Saragossę, Barcelonę. Te wszystkie dodatkowe elementy, które młodzi ludzie zwiedzili, zobaczyli, sprawiły, że ten projekt przyniósł jeszcze więcej korzyści. Dzięki doświadczeniom z tego projektu, dzięki opiniom uczestników i także wsparciu organizatorów naszej szkoły udało się ten projekt jeszcze bardziej dopracować, jeszcze zwiększyć te przygotowania, jeszcze lepiej dopasować programy stażowe do potrzeb uczestników i dzięki temu eksperci Komisji Europejskiej znowu przychylnie odnieśli się do naszej propozycji i szkoła otrzymała kolejne dofinansowanie. W tym roku udało mi się pojechać na Erasmusa na Maltę. Pracowałam tam w sklepie, który jest jedną z większych sieciówek na całym świecie, czyli Marks & Spencer. Zajmowałam się między innymi obsługą klientów, rozkładaniem zamówień, pracę na magazynie. Miałam okazję podszkolić język, który jest bardzo ważny tam przy załatwianiu wszelkich spraw, ale także w pracy. A jak na co dzień wyglądał Twój dzień? Wstawaliśmy bardzo wcześnie rano, szliśmy na autobus, jechaliśmy do pracy, po dniu spędzaliśmy w pracy, po pracy wracaliśmy, jakiś tam musieliśmy sobie ugotować obiad, odpoczęliśmy i staraliśmy się spędzać jak najmniej czasu w hotelu, żeby po prostu jak najwięcej skorzystać. Przede wszystkim nauczył mnie samodzielności, to najważniejsze. No i oczywiście nauczył mnie też takich rzeczy jak języki. Pierwszy dzień w pracy był od razu stresujący, tak, jak sobie poradzić, to wszystko, no ale jakoś dałem radę, przezwyciężyłem strach, no i udało się. Projekt Erasmus Plus w bieżącym roku szkolnym jest również kontynuowany. Ponad 60 uczniów wyjedzie na praktyki zagraniczne do Włoch, Hiszpanii i na Maltę. Nowym kierunkiem będzie Portugalia. Całkowita wartość projektu to ponad 600 tysięcy złotych.